Gramy o zwycięstwo. Gramy! Zwycięstwo! Jest! Wszystko jest zawsze do wyjęcia. Tym razem wyjąłem siatki, nie? Nie przeszkadzajcie Golańskiemu! Tak jest! Ale najważniejsze jest co? Zbiórka. Idziemy zaraz dalej. Dzisiaj o klepeczka. Panie Pawle, co tutaj się odbywa dzisiaj, proszę powiedzieć? Bardzo ciekawy mecz. Szkoda, że akurat w takich okolicznościach, że ktoś potrzebuje pomocy, bo myślę, że nasz wspólny znajomy, przyjaciel Leszek, który zmaga się z ciężką chorobą, jest po tętniaku, który pękł. No i dzisiaj gramy dla niego, no szczególnie, żeby mu pomóc, żeby wrócił do funkcjonowania, bo tak jak mówię, no, ta kielecka sportowa rodzina, która niejednokrotnie pokazywała, że jest całością, dzisiaj również się odpaliła tak pozytywnie. Zbyszek, jak forma? Forma, nie wiem. Nic się nie zmieniasz, powiem ci. Czemu nic się nie zmieniam? Ostatni raz grałem wysoko, kiedy? W lipcu. A tak to nie, rzadko się bawię, wiesz? Ty byłeś zabezpieczony, ale jak jest szczytny cel, ważna inicjatywa, to... Tak, jak jest szczytny cel, to jakby można powiedzieć, zapominamy o bólu ciała i mobilizujemy się i pomagamy, tak? Jaleszka, no pamiętam się o jeszcze za czasów i Kolportera i później mojego grania w Koronie, gdzie się często pokazywał na stadionie, kibicował. Człowiek sportu, człowiek związany też, myślę, że nie tylko z Koroną Kielce, ale z całym sportem w Kielcach. Pozytywna postać, no tylko w samych superlatywach, a więc no, jest czystą przyjemnością zagrać tutaj dla niego i mu pomóc i być z nim w tej ciężkiej chwili, a więc Lechu, walcz o siebie, my jesteśmy z tobą. Podsłuchać taktykę przysiadłem. Tam gdzie piłka, tam my będziemy. A tak poważnie, spotkaliśmy się tutaj w szczytnym celu. Myślę, że to co na boisku to jest mniej ważne, a jakbyście coś mogli powiedzieć właśnie o Leszku, ktoś z was? Na pewno śledził nasze poczynania, jeżeli jako sędziowie, niektórzy tutaj też jako zawodnicy występowali. Także, ale to też dzięki tutaj jemu bratu, tak, Michałowi, jesteśmy tutaj też i chcielibyśmy pomóc na pewno. I ten, dzięki właśnie tutaj w chwili świętokrzyscy sędziowie pomagają, Jacek Kubicki, to jest naprawdę trzeba chylić czoło, jeżeli chodzi o pomoc i to jest fajne, a my się bardzo cieszymy, jeżeli możemy grać w takich meczach. Taktyka jest prosta, kurwa, biegamy. Jak będziemy biegać, to będzie dobrze. A jak nie będziemy mieli co zrobić z piłką, daj się do mnie. Gramy o zwycięstwo, żeby nie było, tak? Wychodzimy po to, żeby wygrać. Obojętnie, co to jest za przeciwnik, z kim gramy, zawsze gramy o to samo. Zbieramy, jest dużo kasy, ale może być więcej. To dawaj okrzyk, nie? Gramy! Zwycięstwo! To ma kluczyk. Jaka pozycja? Słyszałem, że Taraś z tyłu. Trener Rysiu Tarasiewicz natknął mnie na tą pozycję, więc dzisiaj ofensywna ósemka, bardziej bliżej dziesiąteczki. Zawsze był bezpośredni, nie zawsze może jego zdanie się podobało wszystkim, ale to nie o to chodzi, żeby się wszystkim podobało. I myślę, że zawsze coś ciekawego miał do powiedzenia. No, on jest w ogóle z rodziny sportowej pochodzi, bo tam wszyscy się interesują sportem, wszyscy przeżywają też te mecze, analizują, także ja miałem przyjemność w ogóle znać. Mam przyjemność znać całą rodzinę Leszka i no i tak jak mówię, no, przede wszystkim jest najważniejsze to, żeby wrócił do zdrowia, wrócił do normalnego świata i żeby mógł się cieszyć tym, co robi, bo to jest, nie lubię tego słowa pasjonat, ale to jest taki pasjonat, taki oddany całkowicie temu, co robi, a nawet jak były jakieś spinki między nami, ale to tak zawsze pozytywnie, bo to zawsze były różnice zdania odnośnie meczów piłkarskich, także no jeszcze te stare czasy. Zbyszek, to było do wyjęcia, czy nie? Było, wszystko jest zawsze do wyjęcia. Tym razem wyjąłem siatki, nie? Przy anegdotkach Leszka Salwy to by można ze 3 tomy napisać. Generalnie Leszek, tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to jest jedna wielka anegdotka. Każdy wie, że zawsze riposta cięta na wszystko, inteligentna bardzo. Z Leszkiem zawsze było wesoło, można się było pośmiać, ale przede wszystkim, kurde,
znakomity dziennikarz, najlepiej piszący dziennikarz, jakiego poznałem, a poznałem wielu. No nikt nie ma takiego stylu i mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane współpracować. Zresztą może jak Leszek to będzie oglądał, to wiesz, że ta współpraca zawsze była ciekawa, bo ja mam specyficzny styl pracy, on ma specyficzny styl pracy, wszyscy się tego bali, ale zawsze z tego fajne rzeczy wychodziły. Koszulka Łomży Industrii Kielce z autografami zawodników, 600 zł. To da więcej? 700 zł. 1000 zł sprzedane! Paweł Borański, brawo! Dobra, gramy, on też gra! Kiedyś jechaliśmy na mecz Korony z Rafałem i z Leszkiem i słuchaliśmy muzyki dosyć głośno w samochodzie i Rafał nie rozpoznał chyba dwóch kawałków i Leszek powiedział, że jest abnegatem muzycznym. Potwierdzam tą opowieść, natomiast Leszek słuchał innej muzyki. Bywało tak, że jechaliśmy na wyjazd i Leszek stwierdził, to czego wy słuchacie, nie da się słuchać. Zakładał słuchawki, siedział z tyłu i się do nas nie odzywał. Też tak było. Dlaczego sędzia nie widzi spalonych? Generalnie jest tak, że jak się sędzia widzi spalonego, to zawsze po prostu nie było. Taka jest złota zasada. Ale kiedy jest bramka? Jak sędzia uda? Środowisko dziennikarskie stanęło na wysokości zadania. Świetny odzew, mnóstwo gadżetów, także akcja udana i myślę, że zbierzemy bardzo fajną kwotę dla Leszka. To środowisko bilardowego dobrze wspomina ze względu na to, że był bardzo oddany tej dyscyplinie sportowej. Czy to na przykład ze względu na jakieś małe turnieje, małe rozgrywki, jak na przykład Liga Biznesu, w której bierze udział, czy na przykład na Mistrzostwach Polski w bilard, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Leszek po prostu zawsze był przy tej dyscyplinie bilardowej, no i ja właśnie go przede wszystkim stąd kojarzę. No wiadomo, że Leszek to handbal, o czym na pewno Agnieszka powie, ale no z tej strony, no to jednak, z mojej tej strony, no to jednak ten bilard jest z tym Leszkiem, że tak powiem, tożsamy. Jeszcze jeden. Dla mnie w trzech słowach: szalenie inteligentny człowiek. Chyba najlepszy czarny humor, jeśli chodzi o ludzi, których poznałam osobiście, a ja to bardzo szanuję. I to było niesamowite, tak jak tutaj Maciek też powiedział. Na początku taki trochę skryty, nie często się uśmiechał, ale jak już coś powiedział, to śmiali się wszyscy dookoła i to było super. Ja od siebie dwie sytuacje. Jedna to z meczu Łomża Vive, wtedy jeszcze grała z Paryżem. Prowadziliśmy dwiema bramkami minutę przed końcem i powiedziałem w trakcie relacji: tego meczu już nie przegramy. A Leszek po meczu podszedł do mnie i powiedział: ty Damian, mało jeszcze w życiu widziałeś. Ja sobie to zapamiętałem i taka rada, którą zawsze dawał przy okazji na przykład jakichś ślubów i wesel: weź się chłopie nie żyj, bo to generuje same problemy. To też doskonale pamiętam, ale poczucie humoru, styl niepodrabialny. Leszek, jeśli tutaj to oglądasz, to wracaj do nas jak najszybciej. Super koleś, pracowałem z nim w gazecie 100 lat. Zawsze mnie irytował, bo mnie wysyłał na mecze, na które nie wiedziałem w ogóle, kto z kim gra i gdzie to jest. No, czym przede wszystkim zdrowia. Leszek, czekamy na ciebie, bo chcemy po prostu... Żebyś nas wysłał na jakiś mecz, tak? Dokładnie. Tęsknimy za tym, żebyś ty nas wysłał na mecz. Nawet po prostu nie będziemy wiedzieć, na jaki mecz, ale... I z jakiej redakcji? Po prostu... Ponad redakcjami pojedziemy na mecz. Przyjdź już do nas. Zbieramy środki na kosztowne leczenie. To 16 tysięcy złotych miesięcznie. W każdym tygodniu czuję się coraz lepiej i jest to optymistyczna prognoza na to, co czeka go jeszcze z rehabilitacji, ale miejmy nadzieję, że niedługo dojdzie do siebie i będzie mógł powrócić do nas. Posyłamy mnóstwo dobrej energii do Leszka. Jednym. Leszek jest człowiekiem, który jak mało kto potrafił nas irytować przy wyjazdach na Ligę Mistrzów. To znaczy, umawialiśmy się w radiu, że jedziemy na Vive, wyjeżdżamy o tej godzinie. Leszek potrafił się spóźnić na taki wyjazd nawet od godziny, przyjechać, uśmiechnąć się i zachowywać się tak, jakby nigdy nic nie było, a my byliśmy wściekli. Dobra, teraz mogę mu to wybaczyć. Proszę bardzo, co tu się dzieje? Tak jest! Brawo! Ty wejdź, bo może wytrzymasz 10. Nie. A jak nie, to ja cię zmienię. To i wejdź ty, a potem ja.
Proszę Państwa, dyskusja na ławce dziennikarskiej bardzo ożywiona. Taktyka ustalana dosłownie z minuty na minutę. Wejdź ty, to ja cię zmienię, albo ty. A wytrzymasz, a może nie wytrzymasz. A może grzej się. Co się dzieje? A może czerpią energię ze słońca dziennikarze, proszę Państwa. Co tu się dzieje? Ale pokażcie mu się! Nie przeszkadzajcie mu! Nie przeszkadzajcie Golańskiemu! Jest bramka. To taka na pół. Karniak strzelony. Dobrze. Karniak strzelony. Najważniejsze, że cel ze strzelony. Tak jest. Jaki końcowy wynik? A 5-3. 5-3. Dobra, najważniejsza bardzo była fajny mecz. Siejo, najważniejsza zabawa bardzo jest. Fajny mecz, zabawa. I szczytny cel. Trochę się człowiek poruszał. Siejo, dzięki. Na mnie gratulacje, nam za udział gratulacje. Mam nadzieję, że nagrajcie twoje bramki. Jeszcze raz. Dzięki. Mam nadzieję, że twoje bramki nagrali. Nie wiem, ale to jest marne pocieszenie. Dzięki. Bo wynik nie taki, ale najważniejsze jest co? Zbiórka. Idziemy zaraz dalej. Takie. 600 zł od takiej kwoty wychodzimy. Rower Korony Kielce, który trzeba będzie odebrać na samym stadionie. Pamiętamy, Michał, jakieś tam media meetingi, nie? Jeszcze gdzieś tam. No już, właśnie to są rzeczy nie do zacytowania. Tutaj nie mieliśmy szans absolutnie z Leszkiem. Mnie to Leszek właściwie chyba piłki uczył, bo ja zawsze na niego spoglądałem jak na fachowca. Wszystko, co w tym chodzi, tak naprawdę. No właśnie, dlatego się nauczyłem piłki ręcznej. I tak, to też właśnie było. Dlatego trzymamy mocno kciuki. Cieszymy się, że mogliśmy być dzisiaj tutaj chociaż w taki sposób jakby pomóc. I, no i wierzymy, że w następnym meczu Leszek zagra z nami. Tak jest. Miejsce czeka na hali Legionów i do zobaczenia. 400 teraz kosztuje. Nie ma drugiej takiej koszulki na świecie. To jest jedyna koszulka z mojej własnej prywatnej kolekcji przekazana. Ten plan minimum został wypełniony. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Panowie, dziękuję za grę, za przyjęcie zaproszenia i też za tak liczne przekazywanie rzeczy na licytację, bo naprawdę to przeszło nasze początkowe oczekiwania. Ukłony dla Was. Jeżeli ktoś ma jeszcze gdzieś jakieś fanty, które chce przekazać na licytację, to myślę, że strona facebookowa Świętokrzyscy Sędziowie Pomagają nadal jest dostępna na tego typu rzeczy. W ostatnich kilku dniach udało się osiągnąć bardzo dużo, bo wszystko wskazuje na to, że zebraliśmy ponad 16 tysięcy złotych. Ta kwota najprawdopodobniej będzie wyższa, może o 1000, może o 2, kiedy przeliczymy puszki. Licytacje naprawdę dały radę, nie tylko w internecie, bo tutaj na miejscu chyba 2 albo 3 tysiące więcej udało nam się dołożyć do konta. Wiemy, że 16 tysięcy to jest miesięczny koszt rehabilitacji Leszka i to tak naprawdę na jesieni nie zakładaliśmy takiej kwoty, ale to, co się działo w ostatnich dniach, ten odzew, ile osób chciało przekazywać rzeczy na licytację, a ile chciało je licytować, no to przyszło nasze najśmielsze oczekiwania. Myślę, że to była świetna akcja, udało się zjednoczyć całe środowisko dziennikarskie, bo każda redakcja miała przynajmniej jednego przedstawiciela, udało się ściągnąć dwóch byłych zawodników Korony Kielce, sędziowie też się spisali na medal i kto wie, czy to nie będzie początek czegoś większego, czegoś cyklicznego. Myślę, że warto przynajmniej raz w roku znaleźć taki termin i komuś pomóc.